Teatr Ateneum w Katowicach tak śpieszył się do swoich widzów, że wy zaczęliście sezon jeszcze w sierpniu? Tak, zaczęliśmy sezon w sierpniu. Zresztą już któryś sezon z kolei zagraliśmy spektakl dla widzów najmłodszych 26 sierpnia. A teraz już szykujemy się na metropolitalną noc teatrów. Co przygotowaliście na ten dzień, czy też noc? No to się zaczęło. Przygotowaliśmy spektakl Wielkie, Gorące, Szybkie Puf. To spektakl w reżyserii Pawła Chomczyka z ogromną kosmiczną energią, więc myślę, że specjalnie na tą noc. A po spektaklu zaprosimy na rodzinne warsztaty wokół Kopernika. Będzie można się sfotografować z lalką Kopernika, więc bardzo serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że teraz w 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Kopernika. Kosmiczne zasady! To jest rzecz o kosmosie, trochę też edukacyjna, trochę tak, też przekazująca dzieciakom pewne wiadomości? Tak, to jest rzecz, na którą pomysł zrodził się w kontakcie moim i moich dzieci, naszym wspólnym kontakcie z książką Bogusia Janiszewskiego Kosmos. I rzeczywiście z tego wyniknął scenariusz teatralny, który później tutaj ze wspaniałym zespołem rozwijaliśmy w dalsze fantazje już takie sceniczne. Nic we wszechświecie nie może poruszać się szybciej niż światło, a światło ma się poruszać zawsze z prędkością światła. Teraz powracasz do zespołu Teatru Ateneum z nowym projektem i to będzie znów zanurzenie się w ten naukowy świat. No więc właśnie trochę tak się zorientowałem, żeby to nie przerodziło się w coś takiego, że w jakąś szufladę wejdę, bo tym razem Gosia Langier zadzwoniła do mnie z propozycją tematyczną, bardzo ukierunkowaną, w stronę figury Marii Curie-Skłodowskiej. A na czym ty stoisz? Na straży. Na straży czego? Tego, co wiadome i niewiadome, tego, co widzialne i niewidzialne. Spektakl nosi tytuł Polon i Rad. Autor tekstu, którym jest Robert Jarosz, a tekst powstał specjalnie na nasze życzenie, więc będzie to prapremiera. Pisze, jest to taka teatralna wariacja wokół badań naukowych Marii Skłodowskiej-Curie. Mamy tutaj dwa pierwiastki, Polon i Rad, które w kosmicznej podróży po świecie chcą, by w końcu je ktoś odkrył. Kurtyna się otwiera. No i mamy tutaj wszystko, co możliwe. Mamy dwa światy, to znaczy ten świat makro naukowców Marii i Piera, którzy przyglądają się tym drobnym rzeczom, poddają je eksperymentom, a z drugiej strony mamy ten świat, który przygląda się przez odwrócony mikroskop, czyli przez lunetę, tamtemu czemuś, czego też nie rozumieją, a jednocześnie mają w sobie taką ogromną motywację do tego, żeby zostać nazwani, żeby się odkryć, żeby się poznać, żeby sprawdzić, co jest ich potencjałem.